Jestem alkoholikiem, no i mam, wiesz, no ja się cieszę, gratuluję tutaj Kasi tych 16 lat trzeźwości. Albo 15. Jak najwięcej i tej pełnoletności. Dla mnie to jest zaszczyt. Ja mogę nie pojechać tam na Wigilię, co mi się zdarzało, mogę nie pojechać na jakieś inne rzeczy, ale zobaczyłem, że rocznice bliskich osób to są po prostu dla mnie takie, że ja jutro jadę 400 km w jedną stronę, żeby być na rocznicy też kogoś bardzo bliskiego. Bo to są ludzie, dla których to jest święto i ja muszę być też na tym święcie, tak? Bo te znamy się, tak się jakoś złożyło, że tych wszystkich, którzy świętują, znam od początku i to jest dla mnie taki wielki zaszczyt, że mogę być i po prostu cieszyć się razem z nimi. Sam też miałem taki okres, że się cieszyłem, że zbierałem te rocznice. No i tak się złożyło, że i tak mam tyle tych rocznic, że niewiele osób jest w stanie mnie pobić, bo mam 4 pierwsze, 3 drugie, 2 trzecie i jedną czwartą. No. Teraz mogę. Nie, dwie czwarte. No i teraz może będą dwie piąte. Czyli tak jak w tych dzisiejszych refleksjach, zawsze naj, albo najgorszy, albo najlepszy, ale naj. Nie ważne, co mówią, ważne, że mówią, ale nie, bo tak całkiem serio to się bardzo cieszę. Słuchajcie, pierwszy raz polewałem wódkę po prostu nie pijąc, bo od postu nie jem słodyczy i podawałem te ciastka tam dalej. Normalnie czułem się tak, jakby polewał kieliszka komuś, chociaż tego nie robię. Ale oczywiście dla tej swojej partnerki, która się ze mną męczy, no tyle lat, ile Kasia ma tą rocznicę, nie? To oczywiście wziąłem te słodycze. Taki się czuję właśnie. Jak zobaczyłem te słońce, to od razu jedna myśl, a może to wszystko jest nie warte się tak męczyć, no stare lata, nie? Trzeba rozwiązać ten problem, tak jak Hitler w okupację, nie? Ale niestety, no, poszedłem tutaj do piekarni, zjadłem bułkę. Słuchajcie, i lepiej od razu, po prostu głodny byłem, bo wstałem oczywiście, ledwo co wstałem, bo budził się nastawiłem, żeby na rocznicę zdążyć. No i czyli trzeba się dużo napić wody, coś zjeść i można przetrwać tą chcicę. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję, że mogłem coś powiedzieć. Dzięki. Dziękuję.